To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku Piotr Mionczyński tłumaczy, jak może potoczyć się polityczna awantura o budżet państwa i dlaczego za rok może nas czekać ostre cięcie wydatków. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Sobczak, jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej, a ze mną dziś jest Piotr Mionczyński, dziennikarz ekonomiczny Wyborczej BIS, prawnik, który w Wyborczej pracuje już od prawie 2 dekad i zajmuje się podatkami, budżetem oraz sprawami konsumenckimi. Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, zaraz się zaczerwienę. No, mogłabym dłużej wymieniać superlatywy na twój temat, bo piszesz Wyborczej na co dzień i o polityce, która nakłada się na ekonomię, no ale też dużo takich tekstów konsumenckich pokazujących, jak lepiej wydawać swoje pieniądze, jak się nie dać nabrać na zakupach. Ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o budżecie, który no, jest otoczony w tej chwili bardzo dziwną, nietypową awanturą. Zwykle emocje wokół ustawy budżetowej dotyczyły no, planów na wydatki i dochody, czyli tego, do czego naprawdę służy budżet. Dlaczego w tym roku jest inaczej? Tak najkrócej mówiąc, to mamy po prostu dwa polityczne obozy, które uprawiają bardzo brutalną bijatykę, a że w tej bijatyce trudno posługiwać się tylko i wyłącznie pięściami, to używają do tego innych narzędzi. I tym narzędziem w tym całym starciu jest właśnie budżet państwa. Budżet państwa, dodajmy, niemal w całości przygotowane jeszcze przez poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego. Ja słyszę od polityków dzisiaj rządzącej koalicji takie powtarzające się zdanie: jesteśmy ze wszystkim wyrobieni. Co miałoby oznaczać, że budżet zostanie naprawdę przyjęty 29 stycznia, tak? To wierzysz w to, że są ze sobą wyrobieni z budżetem? Nie ma w tym momencie powodów, aby w to nie wierzyć, bo a dzisiejszy obóz rządzący doskonale wie, w co gra. Jeżeli nie zdąży do 29 stycznia, da pretekst prezydentowi Andrzejowi Dudzie do skrócenia kadencji parlamentu. Co by się wydarzyło dalej, tego tak naprawdę nie wiemy. Możemy oczywiście posługiwać się tym, co widzimy w sondażach wyborczych, ale to jest też zawsze bardzo duże ryzyko dla jednych i dla drugich. Pamiętajmy, że tuż przed jesiennymi wyborami sondaże raczej w mikro sposób wskazywały na sukces obozu opozycji, a jednak to się udało. A teraz mógłby być on jeszcze większy, wynika z sondaży. Ten sukces PiS-u jest pod wielkim znakiem zapytania i z tego co widzę, to ta koncepcja dążenia do wcześniejszych wyborów chyba tam już nie ma zwolenników na górze. Co ty o tym sądzisz? Prezes Jarosław Kaczyński, myślę, że intensywnie się zastanawia nad tą całą kwestią. Czy faktycznie należy odpalić taki atomowy wariant i zażądać od prezydenta Dudy, aby doszło do tego skrócenia kadencji parlamentu, niezależnie od tego, czy byłoby to zgodne z prawem, niezgodne z prawem. No byłaby to stricte decyzja polityczna. Teraz się z tego wycofuje. Dlaczego się teraz z tego wycofuje? Jedna rzecz to są, rzecz jasna, sondaże, bo one są tak średnio przychylne, ale z drugiej Jarosław Kaczyński potrzebuje jednocześnie dwóch scenariuszy, które musiałyby się wydarzyć jednocześnie. To znaczy, z jednej strony, aby PiS nieco się wzmocnił, a z drugiej strony, aby poważnemu wzmocnieniu uległa Konfederacja. Konfederacja, która niby stawia się po środku tego sporu, ale z drugiej strony, jak na to spojrzymy, cały czas wysuwa takie miękkie piłki w kierunku obozu Zjednoczonej Prawicy. Pan Bosak, jak się słucha rozmów z nim, on wyraźnie wskazuje na przykład, że sprawa Wąsika i Kamińskiego jest z jednej strony taka, że obaj zostali skazani, ale z drugiej ułaskawienie prezydenta obowiązywało od samego początku. Czyli widać tutaj taką chęć do wzajemnej gry.
która teraz jest jeszcze niemożliwa. Wspominasz o Wąsiku i Kamińskim. Wydawałoby się, co oni mają do budżetu, a jednak w tej sytuacji ich nazwiska się cały czas przewijają. O co tutaj chodzi? Czemu tych dwóch panów ma zagrozić budżetowi? A to już jest kwestia znowu traktowania budżetu jako narzędzia. Generalnie rzecz biorąc, tutaj jedna i druga strona bierze sobie różnego rodzaju koncepcje prawne, które wykorzystuje w taki sposób, aby były one dla nich użyteczne. Tutaj prawica dostrzegła szansę w tym, że sprawa Wąsika i Kamińskiego może doprowadzić do skrócenia kadencji parlamentu. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że parlament, Sejm jako ciało w Konstytucji ma 460 posłów. Jeżeli eliminujemy dwóch posłów z tego ciała, w dalszym ciągu mówimy o teorii, z którą wielu prawników się nie zgodzi, ale mówimy o tym, jaka jest oficjalna narracja, którą należałoby narzucić tej sytuacji, aby się czymś podeprzeć. Jeżeli eliminujemy stąd dwóch posłów, dwóch prawidłowo wybranych, co by nie mówić, posłów, na których zagłosowało x ludzi, to mamy taką sytuację, że decyzję podejmuje niepełny Sejm. Jeżeli decyzję podejmuje niepełny Sejm, to nie jest ustawa. A prezydent Andrzej Duda w takiej sytuacji powinien skierować to coś, co nie jest prawdopodobnie ustawą, do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj pani Julia wyda swoją decyzję, jaką możemy się oczywiście domyśleć. Wtedy, kiedy zapadnie ta decyzja, że to nie była ustawa, to znaczy, że nie został spełniony warunek, który jest niezbędny w przypadku ustawy budżetowej, czyli przedstawienia jej w ciągu 4 miesięcy od złożenia projektu do podpisu prezydentowi, a więc on może skorzystać z artykułu 225 Konstytucji i sobie przedwcześnie ten parlament rozwiązać. To jest oczywiście takie budowanie teorii na siłę, ale no, ma jakieś podstawy i mądre głowy mogą występować potem w telewizji i opowiadać, że stało się tak, a nie inaczej. Ale dobra, Trybunał Przyłębski, załóżmy, robi dokładnie to, czego oczekuje Duda, uznaje, że procedura była niekonstytucyjna, ale ustawa jest przyjęta. Teraz na chwilę sobie... Nie, to nie jest w ogóle ustawa wtedy. Mhm. Osoba, która wymyśliła całą tą fantastyczną koncepcję, czyli neosędzia Sądu Najwyższego, pan Kamil Zaratkiewicz. To jest ten pan odchodzenia w piżamie po mieście w nocy. Tak, ale jednocześnie jest to pan, o którym nasz minister sprawiedliwości Bodnar twierdzi, że napisał świetną habilitację. I który nawet podpisał się specjalnie Bodnarowi na tej habilitacji. Generalnie jest to niezły prawnik. Tyle, że występując, jakby tutaj ująć komiksowy kalek, po drugiej stronie mocy. O tak. Dobrze, to mówisz, nie jest to ustawa, no ale ja chcę wrócić na chwilę do tego porządku normalnego, kiedy budżet jest po prostu do czegoś potrzebny i niezależnie od przepychanek politycznych, które się wokół niego dzieją, no państwo musi funkcjonować również z jego finansami. Czy wtedy te procesy opisane w budżecie, pieniądze przeznaczone na konkretne cele, normalnie rozumiem, idą według planu? Ja myślę, że zamieszanie wokół traktowania budżetu jako narzędzia do skrócenia kadencji parlamentu, chyba ten punkt przesilenia już nastąpił i raczej to mamy za sobą. Teraz obóz Zjednoczonej Prawicy szuka innych metod, w jakich można by było odpłacić się za krzywdy domniemane i poniesione. Tutaj w naszej bańce trochę jakby umyka, jak wielką krzywdę czują politycy tego ugrupowania z powodu całego sposobu załatwienia tej sprawy z Wąsikiem i Kamińskim, to jest raz. A z drugiej strony otacza teraz obu tych panów aureola męczenników. Bardzo taka potrzebna do scalania partii. Już Jacek Kuroń kiedyś mówił, że nic tak dobrze nie robi obozowi politycznemu, jak więźniowie polityczni. Wąsik i Kamiński nie są więźniami politycznymi, ale Zjednoczona Prawica z nich
takich więźniów politycznych. Taką zrobiło. Legendę jest bardzo łatwo zbudować, zwłaszcza, że wiem z telewizji Republika, no, która nadawała z ostatnich demonstracji w obronie Wąsika i Kamińskiego, że uczestnicy tych demonstracji po prostu nie wiedzą, za co oni zostali skazani i opowiadają jakieś równoległe historie, właśnie uzasadniające tą historię o więźniach politycznych. Ale rozumiem, że ta krzywda, o której mówisz, odczuwana w obozie PiS-u, to jest krzywda związana między innymi z takim upokorzeniem Dudy, tak? Z tym, że on został pozbawiony w swoim mniemaniu konstytucyjnego uprawnienia, które prezydent zawsze miał, tak? To, o to ci chodzi, jak mówisz krzywda. Też, ale chodzi również o to, że chyba nikt się tutaj nie spodziewał, że policja wejdzie do Pałacu Prezydenckiego. To jest traktowane jako głęboki afront. Też powiem myśl głęboko niepopularną, ale do niedawna obowiązywała w polskiej polityce taka zasada: wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. Na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś coś miał tam nawet za uszami, to okej, będziemy o tym głośno mówili, ale nic się tutaj wielkiego nie wydarzy. Zauważ nawet kwestię tego, co realnie wydarzyło się po tak zwanym zamachu smoleńskim odnośnie osób, które organizowały samolot. Nawet jedyną osobą, która miała tam problemy, był pan Arabski, którego ostatnio Sąd Najwyższy po złożeniu kasacji uniewinnił bodaj, z tego co pamiętam. I to było wszystko. Biorąc pod uwagę to, co wyprawiał pan Maciarewicz, to, co wszyscy wyprawiali dookoła, no to jednak pokazywało, że konsensus jest taki, że nie dotykamy siebie nawzajem w takich wypadkach. A tutaj mamy nagle dla obozu prawicy złamanie tej zasady. Nagle okazuje się, że za winy się odpowiada i to jest bolesne. Bolesne, ale chyba niezbędne. No tak, ta zasada, którą ty przytaczasz, że nie ruszamy siebie nawzajem, no dla mnie jest przerażająca. No i chyba nawet w kampanii wyborczej, którą wygrał ten obóz demokratyczny, no była taka obietnica składana, że to jest ten moment, kiedy wreszcie przyjdą rozliczenia, że po wcześniejszych rządach PiS-u, poprzednich jeszcze, to ten brak rozliczenia był postrzegany jako błąd Tuska i jego ekipy. Ja bym powiedział, że może byśmy odbrązowili trochę tą politykę, bo tak stawiamy ją zawsze bardzo mocno na piedestale jako coś takiego bardzo mocno ideowego. Obietnice to obietnice. Obietnice się składa, a czy się je zrealizuje, to się zobaczy od tego, jaka jest aktualnie pogoda polityczna. A tutaj jednak mamy taką bardzo dużą determinację obozu rządzącego do tego, aby pewne zmiany w niektórych dziedzinach przeprowadzić. I wracając właśnie od tego, od czego zaczęliśmy, czyli od budżetu. Cała ta sytuacja zaczęła eskalować od ustawy okołobudżetowej pod koniec grudnia. I tam również widzieliśmy, jak prezydent Duda został częściowo upokorzony przy tej okazji. Politycy mają długą pamięć w takiej sytuacji. Może nie mają wstydu, ale pamięć mają bardzo daleko idącą. To, co się wydarzyło wtedy, to, że Donald Tusk z jednej strony przekazał 3 miliardy złotych na onkologię zamiast na TVP, a z drugiej ogłosił likwidację mediów publicznych, co wyprostowało jednocześnie wszelkie problemy prawne związane z wprowadzeniem zarządów do tych instytucji, a te problemy były, powoduje, że Duda odebrał to bardzo mocno osobiście. Teraz mamy kolejną taką sytuację. Ktoś mu wchodzi do pałacu i zabiera osoby, które ma pod swoją ochroną. No i teraz jest pytanie, co Duda zrobi w tej sytuacji? Bo to jest takie, można powiedzieć, seryjne policzki w jego stronę. Obóz Zjednoczonej Prawicy też traktuje prezydenta w tym momencie jako zbyt miękkiego i oczekuje jakiejś reakcji z jego strony. Chcę ciebie dopytać, czy ty uważasz, że te działania, na przykład aresztowanie Wąsika i Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim, były za ostre? One były na tyle skuteczne, że prezydent musiał się znowu ugiąć, co mu się bardzo nie podobało. Musiał zastosować taką bardziej lejtową procedurę ułaskawieniową, ale jednak musiał to zrobić. Do niedawna w ogóle o tym nie myślano. I to pokazuje też, że się z tym
wszystkim lekko spóźniono, bo jeżeli uruchamiamy to ułaskawienie, to równie dobrze można było to zrobić nieco wcześniej. Być może obaj ci panowie mają jeszcze trochę pobyć za kratami w celu pokazania ich cierpienia, żeby nie było w normalnym kraju. Myślę, że oni by z tej instytucji penitencjarnej nie wyszli. Ponieważ ewidentnie złamali prawo. To nie ulega wątpliwości. To nie są żadni bohaterowie, tutaj nie zaszła żadna pomyłka. Po prostu zostało ordynarnie złamane prawo. Ja myślę zresztą, że to nie jest koniec kłopotów prawnych obu panów, a raczej ich początek. Inna sprawa, że teraz będzie to atak na bohaterów Zjednoczonej Prawicy. Mamy omówiony ten kontekst polityczny wokół budżetu, ale chciałbym, żebyśmy sobie na chwilę wyobrazili, że to jest jednak normalny rok i budżet nie służy do walki o władzę, tylko no, jest po prostu tym, czym powinien być. Co wtedy by było w tym budżecie dla ciebie najważniejsze? Ten budżet jest budżetem mocno przejściowym. To znaczy jest budżetem, do którego w wyniku znowu bardzo radykalnej kampanii wyborczej wrzucono różne rzeczy. On już był przygotowany przez Mateusza Morawieckiego do takiego rytmu wyborczego, czyli tam już były bardzo duże wydatki. Tylko powiem w ten sposób, że uchwalono w połowie roku świadczenie podwyższone 800+, plus 13 i 14 emerytura, to jest razem 100 miliardów złotych. Więc budżet na przyszły rok ja bym porównał do takiego pacjenta, który ma 37,5, tak się zastanawia, no, stan podgorączkowy, co z tym mniej więcej robić. Te osoby, które patrzą na naszą gospodarkę z dystansu, twierdzą, że tak musi być. To znaczy rok wyborczy, wybaczamy, zobaczymy, co będzie za chwilę. Mamy nominalnie najwyższy deficyt budżetowy w historii. On tam w projekcie budżetu jeszcze jest określony, podchodzi pod 190 miliardów. Już wiadomo, że to jest totalnie nieaktualne, że pewnie zbliżymy się do 200, ale też rozumiem, że minister finansów nie chciał drażnić zbyt wysokimi liczbami, żeby nie wyszło na to, że zaraz po objęciu władzy obóz, koalicja nowa bierze i zadłuża dodatkowo państwo, co sama krytykowała. Ale mamy też drugi czynnik, który jest znacząco ważniejszy. To znaczy to, że Polska będzie miała tam 200 miliardów złotych deficytu, to jest średnio istotne. Istotne jest, że ten deficyt będzie wynosił, nie wiadomo, ponad 5% polskiego PKB. Za zdrowego pacjenta, czyli takiego bez gorączki, uważamy osobę, która ma 3% PKB tego deficytu. Więc to oznacza, że za chwilę rząd Donalda Tuska będzie musiał się zetknąć z procedurą nadmiernego deficytu unijnego. W tej procedurze już zresztą obecny premier kiedyś był, przez dłuższy czas generalnie rzecz biorąc. To oznacza, że trzeba będzie ciąć wydatki o mniej więcej 0,5% PKB rocznie, czyli o około 20 miliardów złotych rocznie. No i teraz pozostaje pytanie, o ile i jak długo trzeba będzie to generalnie rzecz robić. Tam jest jeszcze jeden element, dość istotny w tej całej historii. Z punktu widzenia normalnego człowieka mało istotny, ale z punktu widzenia ekonomistów czy osób zajmujących się budżetem dość bardzo. To znaczy, że do tego nadmiernego deficytu nie będziemy musieli wliczać wydatków na obronność. Paradoksalnie załatwiła to jeszcze pisowska wiceminister finansów. Mówisz o tym, że będą konieczne cięcia. Rozumiem, że to jest perspektywa za rok. To znaczy ten budżet jest budżetem takim, powiedzieć kompromisowym, to źle powiedzieć. Wyborczym. No nawrzucaliśmy sobie różne rzeczy, jeśli chodzi o obietnice wyborcze, a teraz się zobaczy, co z tym zrobi. Przez rok możemy sobie tak rozbuchane wydatki sfinansować. Być może gospodarka trochę się weźmie i rozkręci, czyli uciekniemy po prostu do przodu. Ale może też być tak, że to cięcia wydatków to jest coś, co bardzo źle wpływa na perspektywę wygranych kolejnych wyborów. Tak, politycznie jest to bardzo słaba rzecz. Ja przypomnę jedną kwestię, która nam umyka, bo już zwyczajnie o niej zapomnieliśmy. Rząd Donalda Tuska, a potem Ewy Kopacz odszedł
nie dlatego, że w kraju było szczególnie źle. Było bardzo stabilnie, ale ludzie uważali, że ich dochody rosną zbyt wolno. I to był podstawowy problem tamtych ekip. Jeżeli ponownie wrócimy do tego samego momentu, no to Zjednoczona Prawica przy wsparciu Konfederacji, myślę, będzie zyskiwała na sile. Ostatnie pytanie. Mówisz Zjednoczona Prawica przy wsparciu Konfederacji. Trudno mi sobie wyobrazić ten duet obiecujący w kolejnych wyborach wielkie zwiększenie wydatków socjalnych, czyli to, co najbardziej lubią elektoraty przed głosowaniem. Ty to widzisz? Polityce myślę. Nie ma czegoś takiego jak rzeczy absolutnie niemożliwe. Przypomnę, że Donald Tusk jakiś czas temu, wiele osób już nie pamięta, ale był neoliberałem. Rzeczywiście. Więc no, nie przywiązywałbym się tutaj do takich etykietek. Polityka ocenia się potem, czy jest skuteczna, czy jest nieskuteczna. Jak na razie skuteczny jest Tusk, Duda jest nieskuteczny, co będzie za chwilę, to się okaże. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Piotr Mionczyński, ja się nazywam Aleksandra Sobczak. Dziękuję. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.